może powiem o początkach samej pracy nad Fagfestem. Pierwotnie miała być to bardziej rozbudowana forma festiwalu kilkudniowego, takiego bardziej feministycznego, kobiecego. Ale później jakoś tak naturalnie się zdarzyło, że pomysł ewoluował, zmienił się i zradykalizował się chyba troszkę. Znaczy może nie sam pomysł, co idea się zradykalizowała. I to chyba nastąpiło w momencie pisania manifestu. Na pewno manifest uświadomił nam, co chcemy pokazać Fagfestem, po co go robimy. Wyszło na to, że chcemy skomunikować wszystkie grupy, że potrzebujemy tego w Wrocławiu, żeby przyjechały do nas ekipy z Warszawy, Krakowa, Poznania, Berlina i żeby się nawzajem posieciować, wymienić doświadczeniami. I mamy plan na przyszłość, żeby dalej to ciągnąć. Może w zmienionej formie, w bardziej rozszerzonej, zaangażować więcej grup i więcej ekip. Biorąc pod uwagę te doświadczenia, które już mamy za sobą przy organizacji tej edycji, na pewno poradzimy sobie sprawnie i rzeczywiście może rozszerzymy to o, tak jak w tej edycji są właściwie warsztaty, tylko i wyłącznie i debata. Tak może w następnej edycji przyszłorocznej będą również artystyczne działania w trakcie Fagfestu.